Hej, tu kolorowy świat Julii. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym Back to School. A ja będę Julii pomagać i podpowiadać, gdzie kupiłyśmy zeszyty i wszystkie przybory szkolne i za jaką cenę. Zaczniemy od zeszytów. Pierwsze zeszyty to mamy tutaj z firmy Top 2000. Pokażę Wam, jak wyglądają. Bardzo ładne okładki Bardzo te ładne zeszyty mają. Okładki. Tutaj niektóre elementy, nie wiem czy to widać, są brokatowe. No, spróbujemy jeszcze pokazać. One się też troszeczkę tak jakby mienią. Bardzo ładny zeszyt. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają. To są chyba moje ulubione. Pokażę Wam tutaj... Środek jak wygląda. Środek, linie. Są tutaj bardzo mocne kolory tych lin. I kratkę. Tak wygląda kratka. To może jeszcze, może Jula tak bliżej. O, nie wiem, czy to będzie widać. O. A teraz Wam pokażę zeszyty z Interdruk. Mamy tutaj chmurkę, wisienki, drugie wisienki, ananasy, truskawkę i tęczę. One też mają... Brokatowe elementy. Tak, brokatowe elementy. Bardzo fajne. I to są wszystko zeszyty 32-kartkowe. Teraz dla porównania pokazałybyśmy Wam, jak wygląda środek jednej i drugiej firmy. Bo jednak to chyba warto pokazać. To jest Interdruk. Ja nie wiem, czy to będzie widać. To jest Interdruk. Natomiast tutaj macie z Top 2000. I słuchajcie, z tego Top 2000 linia jest zdecydowanie wyraźniejsza. Ona jest taka mocno różowa, bym powiedziała, natomiast w Interdruku ona jest pomarańczowa. Więc w zależności kto co lubi i kto jakie ma potrzeby. I teraz Wam pokażemy zeszyty w kratkę. Zeszyty w kratkę wyglądają w środku tak. Też nie wiem, czy to będzie widać. Ale z Interdruku jest ona wyraźniejsza. Jest na odwrót. Interdruk jest wyraźniejszy. Natomiast bledsza jest w firmie Top 2000. Jeszcze z Interdruku mam zeszyt do religii, też w kratkę. To jest zeszyt tematyczny. Ma on 60 kartek. I na okładkach od środka ma, no ma podpowiedzi. Modlitwy. Można sobie skorzystać. Mamy coś jeszcze. To są dwa takie większe zeszyty. Bardzo ładne, kolorowe. Mi się podobają. Kupiłyśmy te dwa zeszyty, kupiłyśmy w Carrefourze. Wzięłyśmy je dlatego głównie, że kosztowały tylko po 3 zł każdy. Więc cena bardzo dobra. No i dla jakichś dodatkowych notatek, jeżeli będą one konieczne. Na przykład do angielskiego, albo może coś jeszcze się nadarzy. Generalnie zeszyty, te 32-kartkowe, kupiłyśmy w Carrefourze i w Biedronce. No w Carrefourze one kosztowały chyba niecałe 6 zł i ta cena była zdecydowanie wyższa niż w Biedronce. W Biedronce, ja już nie pamiętam, ale one chyba kosztowały niecałe 4 zł. I z zeszytów tu mamy wszystko. Zeszytów jest trochę. Których nie wykorzystam, to wykorzysta moja siostra, więc nic się nie zmarnuje. W tym roku chciałabym prowadzić coś w stylu bullet journal, pamiętnika. Mam tutaj taki notes. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Mamy tutaj takie kartki w kropki. I mi się bardzo podoba w nim to, że on jest taki duży w środku, czyli jak będziemy coś ozdabiać i on się będzie nam powiększał, to będziemy mogli go też zamknąć. Notes był kupiony w Lidlu za niecałe 25 zł, więc cena bardzo przystępna. Był kupiony online, w sklepach stacjonarnych nie znalazłyśmy go. Cena jest o wiele lepsza niż notesów dedykowanych do Bullet Journal na AliExpress, ponieważ tam możecie sobie kupić taki notes za około 80 zł. Więc myślę, że na sam początek
Ten jest bardzo dobry. Mam tutaj też długopisy z zebry. Długopisy były kupione w TK Maxie za 12,99, więc cena też bardzo dobra. Tutaj mamy cienkopisy z firmy Brunzel. Mamy neon, pastel i light. Pokażemy Wam, jak wyglądają w środku. I tutaj macie kolor light, pastele i neony. Te cienkopisy zostały zakupione w Empiku po promocyjnej cenie, chyba około 6-8 zł. Cena regulara to jest 10 zł. Są bardzo dobre, polecamy. Tutaj mamy flamastry Stop Model pastelowe. Pokażę Wam, jak wyglądają. Tutaj mamy końcówkę pędzelkową, a z drugiej strony mamy cienką. I mamy jeszcze Stop Model żelopisy. Też Wam pokażę, jak wyglądają. Mam taką końcówkę. Mamy coś jeszcze. Zestaw pastelowy z Eddinga. On się tak rozkłada, więc spróbujemy go razem rozłożyć. Cena regularna tego zestawu 75 zł. Nie wiem, czy to widać. Pewnie nie, bo to jest takie malutkie. Ale nam się udało go kupić na Allegro w Lombardzie za niecałe 30 zł. No to otwieramy. I co my tu mamy zrobić teraz? Tutaj to się tak wyciąga. A, to się wysypie. Zobaczymy. Tutaj się zahaczyło. A, i tak się łamie, tak? Jeszcze to tu włożymy. Zestaw po złożeniu prezentuje się tak. Mamy tutaj 5 mini zakreślaczy w pastelowych kolorach. Mamy cienkopisy w pastelowych kolorach i 4 mazaki. To teraz czas na kredki. Mam kredki z firmy Faber-Castell. Mam tutaj pastelowe, bardzo mi się podobają, są chyba moje ulubione. Tutaj mają srebrne kropeczki, one nie są wypukłe. A tutaj są już szare kropki, ale one są już wypukłe. Jeszcze ich nie otwierałam, więc otworzę. Te kredki kupiłyśmy na Allegro. No i są to dosyć drogie kredki, ale w związku z tym, że u nas w domu maluje się bardzo dużo, to wolimy kupić coś lepszej jakości, ale żeby te prace były ładne. To będzie trochę inny piórnik materiałowy. Patrzcie, tutaj jeszcze jest miejsce, można sobie jakieś ołówki powkładać, długopisy, jeżeli ktoś by, no bo tak, no bo to w końcu zastępuje piórnik tradycyjny. I dodali jeszcze tutaj taką strugawkę. Kolory chyba fajne. Zobaczymy w praktyce, bo jeszcze takich kredek żeśmy nie miały. Miałyśmy z firmy Faber-Castell, ale inne. Więc zobaczymy, jak się będą te sprawowały. Jeśli chodzi o mazaki, to w tym roku wybrałam mini zakreślacze z firmy Stabilo. To są chyba neonowe, takich jeszcze nie miałam. A tutaj mam pastelowe. Otworzę Wam i pokażę. Możesz? Mogę ci.
tutaj bardzo ładne rysunki. Bardzo ładne są te mini zakreślacze. Sama bym takie chciała, jakbym do szkoły chodziła. Ja bardzo... Jeszcze jeden, słuchajcie, jeszcze jeden tutaj został, szary. Poczekajcie. O. O. Ja bardzo lubię takie mini mazaki, bo zajmują one bardzo mało miejsca w plecaku. Te mini zakreślacze kupiłyśmy też na Allegro za 19 zł, też w sklepie Lombard, w dalszej części holu zakupowego. Dowiecie się, co jeszcze kupiłyśmy w Lombardzie. Natomiast te mini zakreślacze ze Stabilo plus ten Big, o którym zaraz powiemy, wzięłyśmy w promocji 3 za 2 w Empiku. Jeszcze jedna rzecz była, ale przyznam się szczerze, nie pamiętam, co to była za trzecia rzecz. Tutaj mamy markery z Bika. Tutaj są chyba neonowe, a tutaj pastelowe. Też bardzo mi się podobają. Tak, fajna paczka, bo to macie jakby dwa w jednym, dwa rodzaje odcieni. I jest ich tutaj 12, czyli z każdego po 6. I tutaj mamy jeszcze mini zakreślacze pastelowe z Happy Color. To teraz czas na przybory piśmiennicze. Mam tutaj pióro z Kresko. Ja nim pisałam przez całą drugą klasę i bardzo Wam polecam. Są też inne kolory. To pióro może nie wygląda, słuchajcie, jakoś przepięknie, ale ono naprawdę bardzo dobrze pisze i ono kosztuje, no teraz kosztuje 12 zł, ale w tamtym roku kupowałam je chyba nawet po 6 zł. My je zakupiłyśmy tutaj u nas w mieście w sklepie ołówek. Bardzo mało tych piór jest, widocznie dużo osób je lubi. Więc te pióro polecamy. Ono naprawdę, ono nie przerywa, tak Jula? I tak. Pisze się cienko, tak cienko, ładnie. Cienko, tak, tak. Atrament się dobrze dozuje przez nie. A tutaj jeszcze a propos atramentów, mamy 50 sztuk naboi, one są schowane w takim serduszku. I standardowo zawsze u mnie są z maziki. Mam tutaj z Pelikana. A tutaj mam z... Aerocleaner. Z Aerocleaner. Nie, to nie jest firma Jula. To jest z firmy Fibra Color. Długopisów wybrałam z firmy Happy Color, z Empika. One są wymazywalne. I jeszcze takie śmieszne z Carrefoura. Jestem ciekawa, jak będą pisać. Króliczek i łapka. Ołówki mam z firmy Faber-Castell. Tutaj mam takie biedronkowe. One tutaj nawet zrobili takie otwarcie. Są takie wypukłe, czarne kropki. Ja w tamtym roku takie miałam. Bardzo fajne są. Chyba moje ulubione. I jeszcze tam dodali gumkę. W zależności jakim ołówkiem piszemy, możemy sobie założyć. I będziemy mieli pod ręką. I tutaj też mam z Faber-Castell. Są one grubsze i one już nie mają wypukłych kropek, tylko mają takie srebrne dla ozdoby. Mam też gumki z Pentela. Różne kolory. Tutaj mam różową. Mam jeszcze żółtą i zieloną. I tutaj mam takie cieniutkie. Różowa i niebieska. Bardzo dobrze mi się nimi gumuje. I pierwszy raz mam gumkę z Faber-Castell. Jestem ciekawa, jak będzie gumowała. I ostatnia rzecz to strugawki. Tutaj mam z Wickham taką z pojemniczkiem na jeden rozmiar ołówka, czy tam kredki. Tutaj mam metalową na dwa rozmiary. I tutaj mam też z pojemniczkiem na dwa rozmiary. Taka strugawka jednak z pojemniczkiem zajmuje trochę miejsca, ale ona nie brudzi. A taka metalowa zajmuje mało miejsca, ale jednak z nią trzeba iść nad kosz, więc
kto co lubi. Mam kupione też karteczki przylepne. Są one kupione w Biedronce. Różne kolory, na przykład na jakieś notatki. Teraz pokażę Wam rzeczy zakupione w Empiku i w sklepie Paper Street. Tych rzeczy będę używać do robienia notatek z angielskiego. Mam zeszyt do robienia notatek z kolorowymi przegródkami. Teczki do materiałów dodatkowych. Bardzo ładne w środku. Cienkopisy, light neon pastel, karteczki, mogą się też przydać do notatek. Mam też lusterko, może się przydać w szkole. Czekałam na jeszcze jedną przesyłkę. Jest to plecak z firmy Donat. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Wzięłam sobie różowo-szary. Ciągniemy go z folii. Tutaj można sobie spiąć uchwyt. Można go sobie tak zarzucić. Mam tutaj taką jedną dużą kieszonkę. Bo rozepniemy, będzie nam łatwiej zajrzeć do środka. Ma tutaj on w środku dużo różnych kieszonek, mniejsze, większe. I tu jeszcze z przodu na kieszonkę. Kieszonka mniejszą, ona jest na zatrzaski. Z tego, co tutaj chowa, że... Tak. Na zatrzaski, więc nie musicie się męczyć z tymi klamerkami. Zobaczcie, tutaj jest taka. Ja Wam jeszcze raz może tutaj jeszcze pokażę. Tutaj mieści się, słuchajcie, tutaj się ponoć mieści A4, więc sprawdzimy. Bo plecak wygląda na ogólnie malutki. Mamy tutaj taką teczkę. No to sprawdzamy. Słuchajcie, mieści się. Nawet jest jeszcze troszeczkę miejsca. Te plecaki słyszałam, że mieszczą nawet laptopy. Jednokomorowy, dosyć mały, zgrabny plecaczek. Jak będzie w praktyce, damy Wam znać później. Ostatnie rzeczy do szkoły, jakie jeszcze kupiłam w Carrefourze. Mam tutaj trzy teczki z Kubusia Puchatka. Zwykłe teczki tekturowe, które kosztowały po 3 zł każde, dlatego wzięłyśmy, bo ogólnie teczki są około 6-10 zł. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają w środku. Tu też mają rysunek. Mamy tutaj jeszcze takie alateczki. To też są teczki z kulpaka w plastikowej okładce. I w środku mają koszulki, więc można sobie jakieś kartki różne poprzedzielać i nam się nie zniszczą i nie pogniotą. I ta teczka kosztowała już każda 10 zł. Ładne pastelowe kolory. Jeszcze mam segregatory. Segregatory z lamą i one też nie były aż tak drogie, bo każdy kosztował 10 zł. Więc udało nam się jeszcze tak... Tak wyglądają. Tanio kupić. Tutaj ten. Mi się bardzo podobają. Mają ładne kolory. Kupiłam jeszcze zakreślacze. Są to kolory jesieni. Zakreślacze były kupione w Empiku w promocji
drugi 40% taniej, więc one normalną cenę regularną mają 19,99, ale nam się udało kupić troszeczkę taniej. Paperdot firma. Zobaczymy, jak będą pisała. Bardzo mi się podobają. I kupiłam jeszcze lunchbox w smyku. Dosyć zgrabnie wygląda, nie ma przegródek w środku, ale nam zależało akurat na lunchboxu bez tych przegródek, bo większość z tego, co szukałyśmy, jednak te przegródki miała. I on był kupiony za 20 parę złotych, nie wiem dokładnie, 23, 24 chyba, a normalna cena tego lunchboxa to jest 34,99, więc też w promocji. To wszystkie rzeczy, jakie mam kupione do szkoły na ten rok, w trakcie roku szkolnego, zrobię Wam jeszcze jakieś słocza z flamastrów.